Nazywam się Tomasz Mura. Jestem tutaj ze względu na Jezusa. Przeprowadziłem się do Pruszkowa, zamieszkałem w Pruszkowie ze względu na Jezusa i głoszę wam Jezusa. Głoszę wam prawdę, która jest dla każdego człowieka. Jezus przyszedł na ziemię, żeby zbawić ludzi, uratować ludzi od piekła, od wiecznego potępienia. I Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Jezus powiedział, że trzeba się na nowo narodzić, żeby wejść do nieba. Nie ma innej drogi. Ani Budda, ani Mahomet, ani Maria nie jest, ani ksiądz, ani mąż, ani żona, ani inny człowiek, członek rodziny nie jest zbawicielem dla ciebie. Nikt cię nie uratuje, tylko Jezus. Tylko w nim jest zbawienie. On powiedział sobie, jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przechodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja w swoim życiu żyłem, wychowałem się w katolickiej rodzinie. Balowałem z kolegami, później rano po imprezie chodziłem do kościoła, stawałem pod dzwonnicą i opowiadaliśmy sobie, jak było na imprezie, jakie dziewczyny się poznało, ile się wychlało i żeśmy przy... I nic tak naprawdę nie docierało do mnie z Bożego Słowa, które było czytane na Ewangelii. Ale gdy zaczęło moje życie bardziej się sypać, gdy małżeństwo mi się nie układało, zacząłem do tego Boga wołać, Boże, ożeniłem się z kobietą, przysięgałem jej miłość przed... Myślałem, że przez stronę Boga, a tutaj naprawdę nie ma tej miłości, nie ma tego, co przysięgałem jej. I zacząłem wołać do Niego. Myślałem, że jak urodzi się dziecko, to będzie lepiej. Ale to było kłamstwo diabła. Jak urodziła się moja córka, urodziła się chora z wadą genetyczną. Zacząłem szukać ratunku po szpitalach, po lekarzach. Doszło do mnie do świadomości, że nie ma żadnego ratunku, że nikt nam nie może pomóc. Zacząłem tego Boga szukać w Biblii. Dowiedziałem się, że Jezus zapłacił za moje grzechy. Zapłacił za uzdrowienie za każdego człowieka, abyś był wolny od chorób. Za każdą nieuleczalną chorobę zapłacił, abyś ty przez wiarę został uzdrowiony za free. Choroba nie jest wolą Bożą. Choroba jest dziełem diabła. Jest konsekwencją grzechu. Ale ty możesz być wolny dzisiaj. Możesz przez wiarę wziąć swoje uzdrowienie. Możesz przez wiarę wziąć swoje zbawienie i mieć życie wieczne. I pójść do nieba za darmo. Bo jeśli nie pojedna się z tym Bogiem, dzisiaj Słowo Boże mówi, jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj serca swego. Możesz się dzisiaj pojednać z Bogiem i pójść do nieba i mieć wieczne zbawienie i mieć pewność zbawienia. Możesz się dzisiaj narodzić na nowo, bo to mówi Słowo. To po to Jezus przyszedł tutaj na ziemię, żeby was zbawić, nie po to, żeby robić święta sobie, żeby chodzić z choinkami, z wiankami, dzwoneczkami wokoło kościółków, bo to jest martwe, że się siedzi w ławkach i się patrzy, kto idzie w jakiej kietce na takie czy inne święto, jak się ubrała, jakie ma obcasy, gdzie u fryzjera sobie włosy zrobiła i za ile. To jest obłuda, to jest hipokryzja. Jezus nie przyszedł po to, żeby robić komiks tutaj jakiś, żeby robić jakąś obłudę. Musisz się narodzić na nowo bez względu, kim jesteś, bez względu, gdzie się urodziłeś, jakiej religii jesteś. Musisz się pojednać z Bogiem, jeśli to porusza ciebie to, co mówię. A wstydzisz się podejść, to powiedz dzisiaj do Boga wieczorem, Boże, jeśli ten człowiek mówi prawdę, a ja mam wątpliwości, to ty mi objaw to prawdę. I przyjdzie do ciebie prawda. Jeśli szczerze zauważ Boga, bo Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Amen.